Siema. Nagrywam ten filmik dla osób, które by chciały zacząć przygodę z boksem i nie wiedzą za bardzo, jak się przygotować do tego pierwszego treningu. Także powiem Wam, co trzeba ze sobą zabrać i na przykład jakie można rzeczy sobie przećwiczyć. Zaczniemy od rękawic. Rękawice bokserskie wyglądają tak. Podstawowe są z Everlasta, z Adidasa. Ewentualnie jeszcze z Lonsdale, to są takie podstawowe rękawice i gdy je wybieramy, musimy zwracać uwagę na ciężkość tych rękawic i wielkość. Na treningu będą od nas wymagać, żeby te rękawice miały 16 OZ. To oznaczenie jest tutaj na metce w środku. Nie wiem, czy u mnie będzie dobrze widać, bo są te, wiadomo, używane, ale jest tutaj. Jest tu na metce. Ja mam 14, ale ogólnie jeśli będziecie zaopatrywać się, kupcie sobie 16, bo na sparingach raczej chcą, żeby mieć 16 OZ. Co to znaczy, że te rękawice są większe, mają więcej tej tkanki miękkiej, przez co są bezpieczniejsze na sparingach. Druga rzecz, owiki. Owiki są ważne przy uderzeniach, żeby zatejpować sobie ręce. Jak zawinąć ręce, to będzie osobny filmik. A dlaczego są ważne? No bo przy zadawaniu ciosów, żeby jeśli uderzymy niepoprawnie, bo na początku się będzie tak zdarzać, żeby ten nadgarstek bądź kości w ręce nam się tak łatwo nie połamały. Trzecia rzecz to będzie szczęka. Trzeba taki ochraniacz sobie samemu najlepiej kupić. Są różne firmy, które robią takie ochraniacze. Można też kupić normalnie w Sport Directie. Wkładamy do gorącej wody taki ochraniacz, potem dociskamy do własnej szczęki i ten ochraniacz potem do zimnej wody i mamy dopasowany do naszej szczęki. I w takim ochraniaczu już bezpiecznie możemy sparować, bez obaw, że ukruszy nam się ząb podczas sparingu bądź jeszcze gorzej. Następna rzecz to będą, wiadomo, spodenki. Trzeba sobie wziąć najlepiej jakieś luźne, sportowe, mogą być tego typu. Ogólnie mi się najlepiej w takich trenuje, jeśli chodzi o boks. Następna rzecz to jest koszulka i to będzie też sportowa, może być najlepiej jakaś na szelkach, albo takie jak są do biegania, to jest wystarczająco. I to już by było wszystko, co jeśli chodzi o rzeczy. I jeszcze ostatnia rzecz, która nie jest konieczna na samym początku, gdy chcecie zacząć, ale warto, jeśli ktoś chce zostać na dłużej przy tym, to warto sobie kupić buty do boksu. Choć jest to już troszkę większy wydatek, koszt za te buty to było około 80 funtów, czyli na polskie powiedzmy ponad 300 zł, nawet 350. Także nie jest to taka tania rzecz, ale jeśli już trenujemy lub chcemy trenować dłużej, no to warto też kupić je.